The enemy weapon have poison, so you will go numb if you are damaged. Okay. Paru przeciwników obędzie, którzy jeszcze trują. Rywalizuje ciągle w Soul Calibur 6 i dobrze mi się gra. Okej. Okay. Jakaś gra z rollbackiem na boku. No właśnie, a jak tam online w Soul Caliburze? Ogólnie, jeżeli chodzi o ilość graczy. Bo rollback pewnie jest średni z tego, co rozumiem. Czy tam po prostu online, bo nie wiem, czy tam jest rollback, czy jest jeszcze ten delay based netcode, czy jakiś mix. I grasz na PC czy na konsoli, bo podejrzewam, że w Soul Caliburze nie ma crossplaya. Z tych nowszych gier to jest tylko w Street Fighterze, jak pamiętam. I zaraz ma być w Guilty Gear Strive. PC delay, ale trochę lepszy niż w Tekkenie. No Tekken niby ma rollback, nie? No i Tekken tam... rollback. No jakiś tam rollback niby ma, to tam się deweloperzy wypowiadali. Tylko, że jest po prostu dosyć słabo zimplementowany. Plus, no Tekken dostał update online, no... jakiś, nie wiem, z 2 lata temu już? Gdyby nie ten update tego online'u, no to by się w Tekken grać nie dało, nie? A tak to się da grać normalnie. Nawet Warner Bros. Użył mema z kudłatym. No i dobrze, no to jest dobry marketing, jeżeli takie rzeczy używasz, według mnie. Dobra, trzeba się skupić, bo tu widzę, że konkretna ekipa w tym stage'u. Konkretna. Ciągle ci sami, no, czyli już w Soul Caliburze raczej ciężko. Raczej pewnie trzeba się umawiać, nie? Na gierki jakieś. Oj, 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 co to było? Ty no, ale... jeden gość mnie prawie załatwił, to ja mam problem. Jak się gra turnieje, to zna się ludzi? No tak, no to wtedy trzeba się prywatnie umawiać, jasne. To bardzo dużo bijatyk tak działa, nie? Że online już jest do dupy czy coś, a... umawiasz się po prostu na gierki i tyle. Okej. Ta Ivy i jej zasięg, masakra jakaś. Wow, podskoczyłem jakimś cudem, nie wiem jak. Tekkenowski rollback to jakieś harady urojenia? No dużo osób tak mówiło. Ale są klipy, po tym jak on to napisał, no to są klipy, jak cofało, wiesz, cios i cofało pasek życia, nie? Także myślę, że tam jest rollback, ale po prostu słabo zrobiony bardzo. W Tekkenie 7. No najlepszy online, w jaki grałem, no to jest w tym Guilty Gear Strive, nie? To jest najlepszy online, najlepszy rollback, jaki widziałem ever. Tam się cudownie gra po prostu. Rollback w Guilty Gear Strive, ja pamiętam, jak grałem normalnie po premierze, bo sporo grałem po premierze. To grałem na Wi-Fi, nawet z ludźmi z jakiejś Ameryki. I dosłownie nie czułem laga, nic. Super tam online był. Jest w sensie. Może wrócę do Guilty Gear Strive'a, chociaż na trochę. Bo ten. Nice. Bo zaraz mają wprowadzić crossplay, nie? Ja gram na konsoli w Guilty Gear Strive'a, ale dużo znajomych gra na PC, więc... jak będzie crossplay, to może sobie pogram tak po prostu for fun. Najlepszy jest zdecydowanie w Rising Thunder i modach do rollback. A, no w modach, no okej, no to w modach to rozumiem, ale... wiesz, no to raczej nie jest normalna sprawa, że grasz na modach. Ale w Guilty Gear Strive z tych współczesnych gier to naprawdę jest kozacki online. Dla mnie jakby był taki wszędzie, to już by było idealnie, szczerze mówiąc. Mówisz, że w Rising Thunder. Rising Thunder to kojarzę, ale tej gry już nie ma, tak? Tam była chyba w becie. I teraz właśnie ekipa od Rising Thunder robi Project L, czyli bijatykę od Riotu. Więc podejrzewam, że tam będzie najlepszy online i ogólnie gierka będzie przyszłością bijatyk, tak szczerze mówiąc.
Wow. Ojojojojoj. No, oboje chcieliśmy chyba złapać. Nice, mamy to. Ciekawe, jak będzie z Fighting Collection z klasykami. No ja właśnie też się czaję na te kolekcje od Capcomu, te Street Fightery stare. Ma być niby normalnie rollback, no. Z tymi klasykami, no. Rollback i online normalny. Mamy Cervantesa, to jest ta postać, co mówiłem. No wydaje mi się, że w Project L to oni robią zupełnie coś nowego. Że tam i będzie rollback, i to będzie jakoś wspomagane serwerami. Także wydaje mi się, że tam jakiś miks będzie taki wypasiony. No tak, to tak jak mówisz. Just Habaduba, też to śledzę, że to jest ekipa, która wymyśliła praktycznie rollback, ci bracia, z tego co wiem. I oni też chyba współtworzyli, czy mocno są związani z Evo, Evolution, nie? Także oni dosłownie, oni wiedzą insidersko, jak powinno się robić bijatyki, co jest najważniejsze w bijatykach i czego chce community. No to są praktycznie najlepsze osoby do robienia bijatyki, tak naprawdę. I jeszcze się specjalizują w online i w rollbacku. No to jest szok. Dobra, ja tu trafiłem na jakieś, widzę... ja tu widzę, że jakieś... Kurczę, dobra mapa tu jest. Dodatkowa, w sensie... Subchapter. Cztery kreski, poziom trudności. Booby Trap Dungeon and Defeat the Boss. Jakiś bossik na końcu, okej. Założyciele Evo, no dokładnie, coś w tym stylu, tak, to pamiętałem. No, mi się wydaje, że osobiście, że Project L, jeżeli to wypali, tak jak się zapowiada, to tak będzie, to może być po prostu przyszłość bijatyk, reszta deweloperów otworzy oczy, że pewnie gra będzie free to play, że można zrobić kosmicznie dobrze działającą grę free to play z zupełnie innym systemem monetyzacji, czyli tam, wiadomo, battle passy, skiny i tego typu rzeczy. I według mnie to powinno być od dawna w bijatykach. Bo wszyscy się boją tego zrobić, nie? Tego, o czym mówimy. A Project L pewnie to zrobi, jak to wyjdzie, to reszta osób się obudzi. Tam Capcom, Namco i tak dalej. Czemu on ma tak mało życia w ogóle? Czemu taki damage robię? Okej. Ciekawe. No ja osobiście strasznie czekam na Project L. Szkoda, że nie ma żadnych informacji, ale podejrzewam, że Tekken 8, Street Fighter 6, Project L, może Multiversus. To dużo rzeczy pewnie się na Evolution dowiemy. Bo chyba w tym roku już nic dużego nie ma, nie? Od takich spraw growych, typu E3 i tak dalej. No bo E3 oczywiście wiadomo, tam nie ma, tak? Skancelowane. Ale chyba już w tym roku nic takiego nie ma ciekawego. To tych berserkerów jest pełno, czy o co tu chodzi? Ale fajnie, w ogóle super sprawa. Że oni mają inny outfit, ten berserker ma? I jakby pół życia masz, coś takiego. Chociaż z drugiej strony Project L to oni też mogą zrobić tak jak wcześniej. Czyli wiecie, odpalam nagle swój jakiś event, stream i po prostu to też będzie miało setki tysięcy oglądających i tam coś mogą też nowego pokazać. Ale podejrzewam, że na Evolution też coś będzie. Dobra, czyli to jest jakby taki dungeon. Co chwilę walczymy z jakimś przeciwnikiem. Nice. Wydaje mi się, że oni troszeczkę coraz więcej życia mają. No w każdym razie muszę to przejść, nie? Szósty poziom już mamy. Zobaczymy, ile tych krateczek tutaj będzie. Możliwe, że pocisną informację na MSI w LoLu, bo się zaczyna event. A to jakiś pewnie turniej LoLowy, tak? Czy coś z MSI-em związany. Wow. Wow, ho, ho, halo, halo. Kolego. A, tutaj znowu jest ta śmieszna... Nie, co wywalił mnie.
Ta śmieszna podłoga. Tego się obawiałem, że mnie wywali. Mission fail. I co, od zera, czy tylko ta jedna walka? A, ta jedna walka, a to spoko. Nic trudnego. Największy turniej oprócz Worldsów, okej. Aj, zmieniłem strony. O! Wow, odbił to. O kurczę, ale low silny. Nice. Dobra, kopniaki są mega tutaj szybkie, to dobrze. Klientów mają i w FGC, i w LoLu, więc jak mają coś pokazać, to pewnie pokażą wszędzie. No myślę, że to by była dobra opcja, nie? A wiecie co, jeszcze go ja się najbardziej cieszę? Że jak ten Project L dobrze wyjdzie i to będzie fajne i tak dalej, to ci wszyscy spoceńcy, tryhardy, jakiś challengery będą grać w bijatykę, takie prosy w LoLa nie będą wiedziały, co się dzieje. I będzie można po prostu rzucać nimi jak mięsem w tej bijatyce, nie? Bo jak ktoś gra w bijatyki, no to wiadomo, że ma o wiele łatwiej niż jakaś osoba, która jest całkowicie nowa w tym stylu, nie? Bo to jest oczywiste. Można grać w bijatyki, nigdy nie grać w nową bijatykę, ale wiesz, na co zwracać uwagę i 100 razy szybciej się nauczysz grać w daną nową bijatykę niż taka osoba, która ma dwie lewe ręce na przykład, nie? I nie grała wcześniej w bijatyki. To mi się podoba. Na pewno będą lajki w LoLu i będą spamić. No, ja chcę zobaczyć, jak ten Project L się rozwinie. Dobra, idziemy do góry czy w prawo? Pójdźmy do góry. Mam nadzieję, że tam nic nie sknocą, że w tym roku, nie wiem, jak obstawiacie, w tym roku będzie jakaś open beta, czy po prostu beta? Taka, żebyśmy mogli wszyscy zagrać? Czy jeszcze nie? A może w tym roku myślicie, że wyjdzie gdzieś pod koniec? Jak tam uważacie? Jest szansa, że będzie beta albo że wyjdzie? Oj, oj, oj. Wow, ale mnie skraszowało. No nie, low, fuck. Aaa, pixel. Będę mógł powiedzieć, że mam lepszego Zeda niż Faker. Tak jest. Jestem mega ciekawy, czy jacyś prosi, wiecie, czy jacyś prosi LoLowi, przejdę na Project L tak w 100%. Czy komuś się to na takim poziomie spodoba? No ale będzie śmiesznie. Na pewno będzie śmiesznie, jak będzie można lać jakiegoś fakerka w Project L. Albo Jankos będzie grał i będzie dostawał bęcki. Ahri i Jinx? No Jinx wydaje się ciekawa. W ogóle każda postać tam się ciekawa wydaje z tych, co pokazali. Jestem ciekawy, na jaką skalę też Project L urośnie. Czy to będzie duże, ale bez przesady, czy naprawdę będzie takie w pytkę, nie? Że tam będzie top 5 na przykład na Twitchu cały czas. Jestem ciekawy, jak duże to będzie ostatecznie. No bo na przykład, no co? Wszystko co robi Riot w sumie się bardzo mocno. Ojojoj. No zostaw mnie gościu, łapanko, mamy wina. Wszystko co robi Riot to się mocno jakby wybija i utrzymuje. Jedynie taki fail to chyba to League of Runeterra, tak? Czyli to jest ta karcianka lolowa, jak się nie mylę? Trudno sobie wyobrazić ogromną bijatykę, ale byłoby ciekawie. Też się zgadzam, no też ciężko jest w ogóle sobie wyobrazić, jak to ma wyglądać, nie? To gigantyczna bijatyka. Wchodzisz na jakieś Steam czarty albo jakąś listę graczy online, a tam pokazuje 250 tysięcy, czy tam 500 tysięcy osób gra w bijatykę. To ta głowa wybucha trochę. Runeterra dobrze się trzyma.
W sensie, może tam ogólnie się dobrze trzyma, ale chodzi mi bardziej o to, tak jak na przykład ja zawsze biorę najbardziej popularne gry na Twitchu troszeczkę za taki wyznacznik popularności, można powiedzieć. No to tam League of Runeterra raczej w ogóle nie ma, nie? Czemu ten gościu tutaj śpi? O co tu chodziło? Nawet nie przeczytałem, bo gadam tutaj z szatem, ale dobra, udało się wygrać. Tak, Valorant bardzo dobrze. Początki miał takie średnie, ale przez ostatnie miesiące to bardzo mocno się wybił. I jest topowy teraz cały czas, no. Valorant bardzo, ostatecznie bardzo dobrze się przyjął. Ty, ale to jest jakiś gigantyczny dungeon. O, wow. Ale damage mi... Już mnie nie ma? Okej. Wow. Ten gość to mnie pocisnął. Tylko 1000 na runeterze. No właśnie, o tym mówię. Że pewnie sama gra w sobie jest okej, ale tak patrząc na popularność taką twitchową, no to... League of Runeterra słabiutko. O! Szybko siadło teraz, super. Ogólnie tak wracając do tych jakiś to już też na YouTubie mówiłem, możecie sobie też zobaczyć na filmiku w razie czego. Przypomnę, że linki macie wszystkie pod spodem w opisie, albo wykrzyknij komendy i wam się linki do social mediów pokażą. Ale te modele monetyzacji bijatek, no to myślę, że już dawno powinni zrobić coś takiego. Mam nadzieję, że w Tekenie 8 od tego odejdą, że wywalą ten tryb kustomizacji strojów albo jakoś go zmienią i będą skiny do kupienia, tak jak jest w Street Fighterze. Bo według mnie system skinowy, żeby wiecie, że płacę tam dychę 15 zł czy coś, ale mam ładnie zrobionego fajnego skina, a nie jakiś tam syf, że każda postać ma dosłownie taką samą kustomizację. Mam nadzieję, że bardziej pocisną w tą stronę. W Tekenie chociażby, bo Street Fighter no to już to ma, nie? Że ma płatne skiny, no i one i są kolaboracje przez to, a Tekken w ogóle nie ma kolaboracji, jeżeli chodzi o, wiecie, jakieś tam turnieje, skiny czy coś. Jedynie no to postacie DLC, wiadome. I myślę, że Project L no to będzie kosmiczny, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Wow, ale damage. No właśnie, na pewno będą battle passy, pewnie skiny, pełno kolaboracji może. No bo w LoLu nie mamy kolaboracji, tak? Jeżeli chodzi o postacie, co też mnie dziwi osobiście. O skiny, sorry, nie o postacie, o skiny. To mnie bardzo dziwi, że LoL na przykład nie ma kolaboracji, a mógłby być drugim Fortnite'em, tak mi się zdaje, że mogliby robić skiny tematyczne jakichś postaci innych z gier. A może to właśnie w tym Project L zastosują, że postacie w bijatykach by miały jakieś skiny? Ciekawe. Ile jeszcze tych bosików? Ja bym chciał to skończyć. Bijatyki mi się wydaje da się spieniężyć skinami ładnymi. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wow, mamy. Nowa broń dla Rafaela. Super. Pierwsza broń chyba jaką zdobyłem. Mi się wydaje, ja osobiście wolałbym zapłacić dychę 15 czy nawet 20 zł za fajnego skina, czy to z kolaboracji, czy nie, tak jak na przykład są w Street Fighterze, to mówię na przykładzie Tekena, bo w Tekenie tylko jest system kustomizacji, niż właśnie robić generyczne stroje, które wszystkie wyglądają, 90% strojów w tym trybie kustomizacji w Tekenie wygląda tak samo i jest praktycznie dostępna dla wszystkich postaci. No to ja naprawdę wolę dać 15-20 za ładnego, fajnego skina, niż takie coś. W tej grze masz bronie, które mają efekty. Tak, tak, wiem, wiem. No i jest jakiś dodatkowy tryb, gdzie możesz używać tych broni, nie? Ulepszonych. Ej, to jest bug, czy tak powinno być, że postać jest niewidzialna? Ktoś z was wie? Czy ja mam zbugowany emulator, czy to tak jest? Okej. Okay. Ciekawe. Nie wiem, czy to tak miało wyglądać, czy coś mi się zbugowało. Dobrze jest, wszystko się zgadza, okej.
Dziwię się, czemu berserkerowie squisha tu ich 20. No straszny jest ten dungeon, ja zaraz to chyba zostawię. Typ wroga, taty się zdarzają, okej. Okay. Nie wiedziałem, że to jest aż tak długi dungeon. O! Oj, oj, oj. Gościu, zostaw mnie, halo. Postawa. Oj, 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 nie zabił. Kopniak go nie zabił, dobra, jest. Kopniak widzę najszybszy z tych wszystkich czasów raczej. Wziąłem sobie jakiś dodatkowy dungeon. Myślałem, że no dobra, z 4 walki będą może 5. A tutaj nie wiadomo ile jest tych walk. Z tymi berserkerami. Aha, tutaj mam bardzo mało życia, no okej. Czyli za chwilę dojdę do poziomu życia, że będę musiał walić pewnie perfekty, bo inaczej nie przejdę przeciwnik. No zobaczymy. Jeszcze właśnie nie zauważyłem, czy moje życie w jakiś sposób przechodzi z poprzedniej walki, czy to każda walka osobno ustala ile mam życia. A przenoszę między pokojami, no właśnie o to mi chodziło. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Czy w sumie na hita padłem? Czyli taki survival mode, że życie się przenosi, ale po wygranej troszeczkę się leczę. No okej, okay, rozumiem. Powiem wam, że tu może być ciężko.